Tanieje miedź i aluminium. Czy w takim razie pojawiają się jakieś szanse, że samochody nie będą drożeć tak szybko? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są powody, że tanieje zwłaszcza miedź? Czy wszystkich przyczyn należy szukać w Chinach? Oczywiście są jednym z największych konsumentów metali przemysłowych na świecie. W przypadku miedzi jest to ponad 50% zużycia. Dlatego w momencie, kiedy mamy istotne sygnały spowolnienia gospodarczego w Chinach, no wiele banków komercyjnych wskazuje, że Chiny będą się rozwijać w zakresie od 4 do 4,5% w tym roku, no to oczywiście mamy cofnięcie w różnych aktywach, które są zależne od Chin. Generalnie mamy tam wybuch pandemii. To, co miało miejsce w Europie czy w Stanach Zjednoczonych w poprzednim roku, teraz ma miejsce w Chinach. Oczywiście Chiny stosowały politykę zero tolerancji dla COVID-a, co spowodowało, że duża część społeczeństwa nie przechorowała tej choroby. Dodatkowo szczepionka chińska nie była zbyt skuteczna, co teraz prowadzi do tego, że mamy właśnie w Chinach bardzo dużą ilość zachorowań i oczywiście Chiny wprowadzają bardzo duże restrykcje, no to oczywiście mamy załamanie aktywności gospodarczej. Wiele firm zawiesiło działalność, było to również w przypadku właśnie producentów samochodów, stąd oczywiście ten potencjalny spadek popytu. W międzyczasie zdołały nieco wzrosnąć zapasy. Przede wszystkim rosną zapasy miedzi globalnie, bo w Chinach ponownie zaczęły te zapasy spadać. Natomiast w przypadku miedzi, no w takim krótkim terminie, no nie liczą się tylko i wyłącznie zapasy, ale również właśnie ten terminowy popyt, akcja kredytowa w Chinach, czy tam perspektywy związane z inwestycjami na infrastrukturę, więc to jest taki kluczowy czynnik. Oczywiście mamy gdzieś tam zapowiedzi ze strony Chin właśnie na temat nowych inwestycji infrastrukturalnych, natomiast no, pytanie, czy będzie to wystarczające, aby zahamować ten krótkoterminowy spadek cen. Można wspomnieć o tym, że aluminium spadło z okolic 4100 dolarów za tonę do poziomu 3100 dolarów za tonę, więc jest to naprawdę potężny spadek. Miedź jest zdecydowanie bardziej stabilna. Tutaj ten spadek z około 10 500 dolarów do 9 900 dolarów, więc tu ten spadek był zdecydowanie mniejszy. Natomiast no, teoretycznie biorąc pod uwagę dalsze perspektywy spadku popytu ze strony Chin, no to jest jeszcze tutaj miejsce w krótkim terminie na to, żeby właśnie te metale, te kluczowe metale przemysłowe jeszcze staniały. A jak zachowują się inwestorzy inwestujący w kontrakty terminowe? Czy widać po ich stronie niepokój, jeżeli chodzi o cenę tej miedzi i aluminium? Znaczy, jeżeli chodzi o działania inwestorów, no to nie widać jakiegoś dużego popłochu, nie ma ucieczki. Generalnie widać, że no, mamy właśnie taką niepewność co do tego, co będzie się działo w Chinach w najbliższych miesiącach. Na razie jeszcze nie ma totalnej ucieczki. Ta totalna ucieczka jest z kolei widoczna na chińskim juanie. Tutaj ta wyprzedaż juana w stosunku do dolara jest naprawdę przeogromna, gdyż juan umacniał się wyraźnie w stosunku do amerykańskiego dolara w ostatnich kilkunastu miesiącach. Natomiast ostatnie kilka tygodni, w zasadzie wszystko to zostało zapoczątkowane poprzez wojnę wywołaną przez Rosję w Ukrainie, ale również te czynniki związane z potencjalnym spowolnieniem. Chiny są drugą największą gospodarką na świecie. Co ciekawe, nie są stosowane takie same działania polityki monetarnej jak w reszcie świata. Co ciekawe, jest jakby tutaj szansa na, podejmowane są działania, żeby tego juana wesprzeć, ale juan w dalszym ciągu
traci. No generalnie yuan jest takim wyznacznikiem siły gospodarczej Chin. W tym momencie yuan traci, więc no jest to jakaś tam przesłanka do tego, że no ta siła gospodarcza Chin w najbliższym czasie może być nieco słabsza. I oczywiście, jeżeli Chiny nie poradzą sobie z problemem pandemii, no to największy cios dla gospodarki chińskiej oraz ogólnie globalnie dla gospodarki oraz dla rynków może nadejść jesienią, kiedy właśnie COVID jest najbardziej aktywny. Stal, miedź, aluminium i nikiel to około 10% kosztów produkcji samochodu. Czy te obniżki cen metali, myślisz, że mogą w jakimś stopniu wpłynąć na to, że samochody nie będą tak drogie, może przynajmniej nie będą tak drożeć tak bardzo szybko jak ostatnio? Oczywiście koszty surowców są bardzo ważne w produkcji wielu produktów, w tym oczywiście samochodów. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o ceny stali, miedzi, niklu czy innych metali, są one względnie pomijalne. Nawet jeżeli stanowią 10%, to jednak nie zawsze producenci przekładają te ceny, wzrost cen surowców na konsumentów. Zdecydowanie ważniejsze są koszty technologii, koszty pracy. No a teraz mamy również problem w postaci tego, że mamy niedobór samochodów na rynku, więc to tak naprawdę generuje największy wzrost cen, więc nawet jeżeli ceny surowców no minimalnie spadną w najbliższym czasie, no to jednak nie powinno to mieć odzwierciedlenia w tym, że będziemy za samochody płacić mniej. Oczywiście zdecydowanie większy wpływ na ceny samochodów może mieć ewentualne spowolnienie gospodarcze. Jeżeli takie spowolnienie gospodarcze, czy nawet recesja nastąpiłaby, wtedy oczywiście teoretycznie można by było oczekiwać spadku cen samochodów, natomiast nie nastąpi on ze względu na to, że mamy no, obecnie lekkie cofnięcie cen. No, lekkie. W przypadku aluminium jest to ponad 20%, natomiast no, tak naprawdę to nie przekłada się w dużym stopniu na cenę produktu końcowego. Oczywiście koszty producentów są tutaj bardzo zmienne, natomiast koszty konsumentów, inflacja konsumencka jest zdecydowanie mniej zmienna. O tym, dlaczego bardzo spadają ceny aluminium, a w mniejszym stopniu miedzi, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję również.